with a million warriors. I bring the end of age. I am the Scourge of Gaul. And I will watch your world burn. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Okej, witam was serdecznie. Słuchajcie, w grze Attila, jak sami widzicie, rozpoczynam po raz drugi Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, tylko słuchajcie, wyłącznie dlatego, że po tej 4-miesięcznej przerwie, po zmianie komputera, po formacie twardych dysków, zamontowaniu nowych itd., itd., w ogóle zapomniałem o skopiowaniu sobie save'ów do Attili i niestety po prostu muszę zaczynać, słuchajcie, jeszcze raz z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim. Na całe szczęście wyszedł tylko jeden odcinek na moim kanale, jest początek Cesarstwa Rzymskiego Wschodniego, więc na całe szczęście tutaj nie muszę dużo, praktycznie w ogóle nie muszę nic, że tak powiem, grać jeszcze raz, bo z miłą chęcią sobie rozpocznę po raz kolejny Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, słuchajcie. Tym bardziej, że w Attile, słuchajcie, gram non-stop. Ja tylko i wyłącznie mam czas, szczególnie sobie upodobałem Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, a więc tutaj właśnie, że tak powiem, sobie po prostu gram. Mam tam już set godzin w Attili, więc uważam, że jest to jedna chyba z lepszych części, jeżeli chodzi o serię Total War. Słuchajcie, ale dobra, przejdźmy może tak szybko do tego, co nas tutaj, słuchajcie, spotyka. Troszeczkę zaczniemy inaczej niż w tym poprzednim odcinku, pierwszej części. Cesarstwo, to mniej więcej ten sam układ co z Cesarstwem Zachodnio-Rzymskim, słuchajcie. Musimy niestety, ale poddać parę prowincji, zatrzymać tylko te, które są, że tak powiem, nam bliskie. Są bliskie w sensie takim do głównych jakichś wielkich miast, żeby szybko te nasze oddziały budować i je, że tak powiem, wspomagać nasze oddziały do obrony naszych ziem. Im mniej tych ziem, tym lepiej się to wszystko, słuchajcie, broni i układa. A jak tego jest po prostu, słuchajcie, dużo, no to niestety problemy później się właśnie pojawiają. Tutaj sobie, słuchajcie, tym się cofniemy, bo Trimotium i Marcianopoli, słuchajcie, musimy bronić, bo to należy do prowincji trackiej. I tutaj mamy właśnie Konstantynopolis, który bardzo, znaczy no w ogóle musimy go bronić. Tutaj musimy, słuchajcie, sobie od razu wybudować żołnierzy. Tutaj do tego oddziału damy przykładowo, o, nawet możemy 4, więc super, dobra. Tutaj żadnych nie mamy tych, dobra. Słuchajcie, dobra, tutaj jeszcze nie. Tutaj nie będziemy, słuchajcie, nic oddawać, lecz tu wszędzie pamiętajcie, żeby od razu budować żołnierzy. Bez nich to jest jedna wielka, słuchajcie, lipa. Ten Edessen należy do Amidy, ale my nie mamy Nisibis. Nisibis jest tutaj, więc się też, słuchajcie, wycofamy do Antiochii. To tu wszystko zaraz pozostawiamy. Tutaj mamy, słuchajcie, dwa oddziały. Tym oddziałem bym się cofnął do Aili. Znaczy tylko dlatego, że tutaj Aila ma bursztyny, a to dużo pieniędzy przynosi, więc musimy, że tak powiem, zrobić wszystko, żeby to miasto obronić. Dobra, tutaj co możemy robić? Tu mamy tych, więc tutaj dwa i dwa. Dobra. Tutaj chyba raczej już nic nie będziemy mogli. Tak jest, bo to należy do jednej prowincji, więc tutaj się na razie wstrzymujemy. Tutaj mamy jeszcze jeden, słuchajcie, oddział. Anicius Probinus. I to sobie też, słuchajcie, zostawimy. Dobra, pieniędzy już nie ma.
Teraz tak, słuchajcie, Aleksandrię sobie zostawimy i całą tą prowincję egipską, a więc te trzy, natomiast całą resztę, słuchajcie, się pozbywamy. Z tego mamy, słuchajcie, też sporo pieniążków, więc nie jest tak źle. Na pewno biedni nie będziemy z tego powodu, że oddamy, ale mówię, to jest, słuchajcie, taki plus tego, że będziemy wszystko mieć tak ładnie, słuchajcie, ściśnięte w jednym miejscu mniej więcej, że te oddziały będą się mogły w jakikolwiek, słuchajcie, sposób pokrywać. No i tą Odessę też od razu. To ile możemy zarobić, ile będziemy mieć? 2000, słuchajcie, 400. Bardzo ładnie. Dobra. To tutaj sobie, słuchajcie, wszystko zostawiamy. To też sobie na razie przynajmniej sobie zostawiamy nasze wyspy. I tutaj, słuchajcie, pozbywamy się wszystkiego, co jest, słuchajcie, możliwe. A więc tą prowincję się pozbywamy. Tej też się, słuchajcie, pozbędziemy. Słuchajcie, wolę się pozbyć prowincji, niż dać jakąś prowincję za darmo tym koniobijcom. A więc wizgotom, jak rozumiem, tak? Tak, wizgoci. I tutaj jest pewnie ten Alaryk. O. Dobra. Tutaj tych zostawimy. Ewentualnie jak ich zaatakują, to będą mogli się wycofać. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. A nic tu więcej, słuchajcie, zrobić nie możemy. Że tylko wejdźmy tutaj do naszych handlowych, do naszej technologii, od razu sobie cywilną i sprawdźmy nasze cesarstwo, jak to w ogóle, słuchajcie, wszystko wygląda. Ten tutaj by mógł się, kurczę, ożenić, dobra. I teraz tak, słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby... O, tu mamy jednego męża stanu. Dobra. Kogo my tu możemy? Gdzie? Znaczy, gdzie w ogóle kogoś dać? To jest, możemy sprawdzić bogatość naszych, jaka jest... Tracja jest taka jedna z najbogatszych. A więc to. Dobra. Tylko gorzej będzie, jak nam zniszczą, to w ogóle pozbędziemy się tego męża stanu. Więc ja bym bardziej wolał... O, to już w ogóle Libia. Też nie. Kapodacja. No dobra, to tą Kapodację może, co? Weźmiemy. Dobra, Kapodacja. Gdzie to jest? Bityllia. Kapodacja, bardzo proszę. Jest, jest. To od razu sobie go bierzemy tutaj. Dobra. Teraz tak, słuchajcie. Też bardzo ważną rzeczą jest, żeby od razu na wstępie adoptować przywódców, generałów, którzy będą dość dużo walczyć na froncie. To nam daje, że im bardziej generałowie walczą, wygrywają, tym wpływy im się zwiększają, a jeżeli wpływy im się zwiększają i nie należą do naszego rodu, to nam się zmniejszają i wpływów mamy coraz mniej. A jak my będziemy już a jeżeli ich zaadoptujemy zawczasu, to te wpływy będą nam również, słuchajcie, rosły i to chyba, słuchajcie, uczynimy. Weźmiemy sobie przede wszystkim tego, bo ten tutaj będzie na pierwszej linii froncie z wizgotami walczył, jak on ma na imię, Ebucianus. Ebucianus, dobra, sprawdźmy. Ebucianus, gdzie on jest? Ebucianus jest, dobra. Bierzemy Ebucianus, adopcja. No, zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego teraz wyniknie. Jestem sam bardzo ciekawy. Wydać edykt możemy, dobra. Tutaj, co mamy? Kościół prawosławny maleje. Okej. Dobra, podatki. Standardowo, różnice religijne najbardziej. Więc ład publiczny, tempo badań to nie. Trening morale. Wpływ religijny. Cholera. No, z żywnością nie jest tak źle. Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra. Ale my nie mamy pieniędzy na zarządcę. A więc patrzymy, co z tego, słuchajcie, wyniknie. Nasz brat, tak? Wzywa Agres, Kaledończycy. Gdzie oni są? Dobra, możemy. Dołącz do wojny. Czemu nie? Możemy do wojny dołączać do momentu, aż będzie nam, dla nas to opłacalne. No dobra, tutaj oczywiście przegramy. Nasza prowincja została przejęta. Albo spłonie. To
To wiadomo, też bez szans. Dobra. Nie jest źle, słuchajcie. Tam nie poszli, gdzie się obawialiśmy. Ale wszystko inne, słuchajcie, spłonie. I bardzo dobrze. Chyba, że ktoś tu, kurwa, jeszcze. No proszę, kurwa. No to też w ogóle bez szans. Dajmy im po prostu wygrać. Znaczy no, to wiecie, to nie jest tak, że zaczniemy i będzie po prostu super łatwo. Dołącz do wojny przeciwko Kwadowie. Nie dołączamy. Jeżeli taką mamy opcję. Lepiej się nie pchać te wszystkie, słuchajcie, wojenki naszego brata. Bo to później się wpadnie, kurwa, w jakieś szambo. Kolejny. Jazygowie. Oni są tutaj bardzo blisko mnie, słuchajcie. Kurde. A nie, to bym odmówił, zerwał sojusz. To będzie najlepsze rozwiązanie, słuchajcie. Tym bardziej, że te początki, wiem jakie są. O, słuchajcie, wszystko płonie. Wszystko spłonęło to, co spłonąć powinno. Bardzo dobrze. Teraz możemy, słuchajcie, spokojnie poślubić ją. Ile ona ma? Wpływy natury, bardzo dobrze. Poślub ją. Przyjęto postać, dobra. To możemy teraz śmiało ją tutaj wprowadzić. Dobra. Co ci tutaj mają, słuchajcie? Dobra, ale to jest nasz, kurde... Windoniusz. Tego Windoniusza bym tutaj dał, bo tutaj będziemy mieć... No właśnie, niebawem... powstania, kurwa, narodowe. Kurde. Pytanie tylko, co my tutaj możemy, słuchajcie, zrobić z tym fantem. No bo tutaj chodzi, słuchajcie, o to... I Myrra, tutaj w tych trzech. Tutaj moglibyśmy walnąć, słuchajcie. Tak. Chodzi mi, słuchajcie, żeby wybudować... Plac Gromadzeń wystarczy. Jeżeli chodzi o tą frakcję Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, to przy budowie właśnie tejże oto budowli dysponujemy bardzo dużą ilością właśnie żołnierzy do zwerbowania. Ale tutaj, słuchajcie, nie zajmijmy się głupotami. Konnicę sobie też od razu możemy wziąć. Cesarstwo Rzymskie takowe jeszcze nie posiada. I tutaj możemy, słuchajcie, jeszcze się bardziej tutaj rozbudować, jeżeli chodzi o nasze wojska. Dobra. No i teraz musimy, słuchajcie, pilnować. Co tu jest? Macedonia. Dobra, kurwa. Nam się nie spieszy z żadnymi wojnami i bitwami. Więc... Tutaj się buduje. Tutaj się musi budować. To jest tylko 3, to nawet dobrze. Antioci, iść tutaj sobie. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Emesa. Gdzie Tyrus i Antioci? To musimy, słuchajcie, odzyskać. Chcąc, nie chcąc, musimy to odzyskać. Ale zanim to odzyskamy, to my najpierw musimy, słuchajcie, mieć jakieś jednostki dobre, żeby się ewentualnie, kurwa, czymś tutaj bronić lub atakować. No i tutaj też możemy. Tu. Kohorta, słuchajcie, to są bardzo dobre jednostki. Na sam początek zupełności nam wystarczą. Dlatego, słuchajcie, musimy bronić, bo tutaj mamy, kurczę, złoto. To nam bardzo dużo pieniędzy może przynieść. A więc tutaj też, żebyśmy też pilnowali na takie... Znaczy, w ogóle mieli baczenie na takie, słuchajcie, regiony. Gdzie na czym możemy po prostu, słuchajcie, dobrze zarobić. I teraz, słuchajcie, zajmiemy się też powoli rozbudową. No, oczywiście, Tracja. A co my tu mamy? Słanicy, kapłan i weteran. O proszę, kurwa.
Wysłannicy. O. Uzupełnienie, koszty utrzymania, dobra. Poczucie wspólnoty, ład publiczny, nie, sobie tego weźmiemy. Dobra. No i teraz, słuchajcie, zajmiemy się może rozbudową delikatną. Czego nam brakuje, słuchajcie? No na pewno robi się delikatny brud i syf. Więc tutaj musimy przede wszystkim się wziąć za to. No i wybudować oczywiście fontannę. Ale też nam tutaj właśnie żywność. Żywność jest, słuchajcie, na bardzo niskim poziomie. Musimy ją czym prędzej w jakikolwiek sposób, słuchajcie, wyrównać. 45. No nic tu więcej nie zbudujemy. I mniejsze mamy, znaczy jakiekolwiek, słuchajcie, problemy, czy z jedzeniem, czy z podatkami, czy czymkolwiek, wpływy nasze, słuchajcie, maleją. Proszę zobaczyć. A więc tutaj musimy, słuchajcie, tym bardziej bać o tą żyzność, znaczy o żywność, o budynki z żywnością. Dobra, kapodacja, następny. Tutaj nam się robi, mamy 5. To takie, słuchajcie, bardzo mało. Pomost, trapezus tutaj mamy, ale tutaj musimy, słuchajcie, wybudować pomost handlowy. Dobra, on ile? Brud 2, ład publiczny, minus 2. Brud 2, kurde, będzie śmierdzieć. To na razie nie. To na razie sobie weźmiemy to. Dobra. Aleksandria, tak? No tutaj też przede wszystkim musimy zająć się, słuchajcie, no właśnie, fontanną. Żywności jest dość sporo, więc możemy śmiało, słuchajcie, zainwestować sobie. Wybudować nie możemy, ale możemy sobie zwiększać od razu, słuchajcie, tutaj miasteczko, tak, w nasze miasteczka, zwiększyć je, bo mamy też bogactwo, zdecydowanie nam też wzrasta i później przy ewentualnym ataku też jest łatwość, słuchajcie, obrony, bo wtedy mamy specjalne właśnie już mury i jest łatwiejsza możliwość, słuchajcie, obrony, ale też pamiętajmy o tym, żeby te miasteczka przede wszystkim upgrade'ować w miejscach, gdzie faktycznie ten atak by mógł nastąpić. No tutaj raczej żadnego ataku na razie nie będzie, więc ja bym sobie, słuchajcie, podarował. Tutaj co się dzieje? Tu. O, tu są takie, kurde, wyspy orientalne, więc tutaj moglibyśmy... słuchajcie, co tu moglibyśmy wybudować? Ja bym tutaj też walnął, słuchajcie, to stworzył armię. To jakiś, kurwa, uczony. Bezlitosny jest, co? Dobra, utwórz armię. Wybieramy. Od razu możemy ją tutaj budować. Bo tutaj też będą się pojawiać, słuchajcie, bunty. A nie chciałbym tych wysp stracić, żeby jakiś tu obcy mi się pałętał. No więc tutaj na razie się wstrzymamy. Dobra, to tu. A tutaj, słuchajcie, teraz tak. Tu mamy 15 tylko. W Ali co mamy? Pomost rybacki. No i bardzo dobrze. Tutaj jest bez dostępu do morza. No musimy, słuchajcie, musimy wybudować przede wszystkim fontannę i przede wszystkim, słuchajcie, pola. Tak, no. I tutaj nic więcej zrobić, słuchajcie, nie możemy. Palestyna, Tracja. Tutaj mamy to. To jest to złoto, tutaj się tutaj naprawdę się musi, słuchajcie, ktoś bronić, bo inaczej będzie, słuchajcie, lipa i ta Syria nasza nieszczęsna, minus 60, to jest dokładnie to samo, słuchajcie, a więc fontanna. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w kolejnej rundzie, w kolejnej turze. Dobra, teraz tak, słuchajcie, tego damy tutaj, żeby wspomagał wojsko cały czas, jak tylko się da. Dobra, tutaj widzę, że się ładnie tutaj wszystko robi. Tych mamy. Dobra, tutaj na razie nie ma co szaleć.
Ale i tak musimy i zrobić, słuchajcie, full. Niech to będzie, słuchajcie. Ile to kosztuje? 720, ja pierdzielę. Ale tych możemy sobie, słuchajcie, wziąć. Albo tych może, średnia piechota, ciężka piechota. 25. Pewnie do szarży 16. 46, 44, 63. No nic specjalnego. Ja bym sobie, słuchajcie, wziął raczej tych. Przynajmniej dwóch. Raz i dwa. Dobra. To będzie 20 akurat. Tutaj możemy też się tym zająć. Ale tu więcej nie zbudujemy. Dobra. Czy tutaj mamy, słuchajcie, zbudowane już, czy jeszcze nie? Zresztą gdzie my to w ogóle budujemy, to tutaj jest, dobra. To tutaj na razie, słuchajcie, się wstrzymujemy z zakupem jakichkolwiek żołnierzy. Dobra. Tymi byśmy mogli, cholera. Dokładnie, odbić. Okupacja, dobra. No i super. Tylko tutaj nie mamy, kurczę, do wyboru za bardzo. Cholera. Ja też nie mamy. Konica by się nam przydała. No ale dobra, jak nie ma, to nie ma. Też tutaj, słuchajcie, i dwóch wybudujemy. No i... 20 akurat. Jak on ma, słuchajcie, to też od razu go zaadoptujmy. Flaviusz Cezariusz. Flaviusz, słuchajcie, Cezariusz, okej. Flaviusz Cezariusz. Ty szukaj sobie, kurwa, żony. Dobra. I też, słuchajcie, ważną rzeczą jest, żeby czym prędzej powołać do... na naszą planszę naszego Cezara. On też musi, słuchajcie, non-stop walczyć. I to moglibyśmy, słuchajcie, zrobić, ale to chyba w następnej turze będzie chyba najlepiej. Teraz tak nie za bardzo. Tutaj na razie nie możemy. Tutaj, co możemy tutaj zrobić, słuchajcie? Dobra, 3, 4, 5, 6, raz, 2. To będzie tylko jeden, to zrobimy razu dwóch. Dobra, i też, słuchajcie, rozbudowa przede wszystkim. Przede wszystkim rozbudowa, ale zanim ta rozbudowa, to tutaj może zobaczmy. A nie, tutaj on się buduje, dobra. Co tutaj tracę ma do zaoferowania? Fontannę już mamy, a więc fontanną martwić się już nie musimy. Teraz tylko, słuchajcie, ta żywność cholerna, musimy na nią zaczekać. Aleksandria, 138. Dobra. Aleksandria. Wojskowy. To weźmiemy. Handlowy. 3. No, też będzie ok. Kapodacja. Tutaj byśmy też mogli. Nie mamy już tyle pieniędzy, bo to kosztuje chyba ponad tak, 3290. No okej. No nic, słuchajcie, nie zrobimy. Tych tylko będziemy budować niepotrzebnie. Dobra, kapodacja tutaj nie. Tutaj coś można. Gotryna. Tutaj, słuchajcie, byśmy mogli wybudować od razu pomost wojskowy. Drut 2. Kurwa. Pieniędzy nie ma na nic. No dobra, to też się wstrzymamy. Tu mamy te trzy wysepki. Tutaj moglibyśmy spokojnie zrobić sobie jedną port wojskowy, jeden port rybacki, jeden port handlowy, ewentualnie jeszcze jeden rybacki. Bo na razie portów wojskowych nie mamy i portów handlowych chyba jest tylko jeden właśnie w Aleksandrii. No ale dobra, przejdźmy dalej, zobaczymy. Posiadły zarządcy, to jest na razie nam niepotrzebne. Dobra, walimy technologię cywilną. I my lecimy, słuchajcie, dalej.
profit from this war. Order your generals to... Kandydat na żonę. Jest wpływ osobisty plus 2, wpływ osobisty plus 1, przebiegłość plus 1. Dobra, poślubion. I przyjęto, okej. Okay. Równowaga się. Dobra, słuchajcie, teraz tak, jeżeli chodzi o w ogóle o tą serię Attila, zrobimy to może tak. Pierwsze, tak, będę nagrywał do tego roku 400. Bo te początki, słuchajcie, są najważniejsze. Jak początki się już ogarnie, wszystko będzie później okej. Okay. To i późniejsza część, etap gry będzie już taki troszeczkę lightowy. Będziemy mogli bardziej się skupiać na budowaniu wojsk i rozbudowy naszych regionów. I wtedy będę wam to pokazywał tak już symbolicznie, raz na kilkadziesiąt tur, bo nie chciałbym się skupiać całkowicie na Attili i ją pokazywać na moim kanale, bo są inne gry, słuchajcie, które chciałbym rozpocząć na YouTubie, a więc jeżeli chodzi o tą serię Attila i właśnie Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, z początki będę wam pokazywał, może będzie z tego 3, 4, 5 odcinków, natomiast później będę wam tylko pokazywał systematycznie rozwój mojej całego Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. Chyba że na to będzie jakieś tam większe zapotrzebowanie, no to wtedy może tych odcinków będzie troszeczkę więcej. No i tyle, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jak sami widzicie, nie jest tak aż wcale źle, jakby się nam wydawało. Niektórzy mówią, że z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim trudniej się gra niż z Cesarstwem Zachodnio-Rzymskim. Wydaje mi się, że z Cesarstwem Zachodnio-Rzymskim gra się zdecydowanie trudniej, bo ten cały w ogóle tych ziem po prostu jest aż nadto i tam trzeba się naprawdę wycofywać na samym początku z dużej ilości prowincji, żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj tak naprawdę porzuciliśmy z 2-3 maksymalnie prowincje. I teraz mniej więcej tu wszystko mamy blisko, w ryzach. I tylko, słuchajcie, wyłącznie rozwijać. Ale to, słuchajcie, już wszystko w następnym odcinku. Z pewnością tam będzie już więcej czasu na to, żeby to wszystko jakoś ładnie omówić. No i tyle. I zapraszam was serdecznie do oglądania, do komentowania, lajkowania, subskrybowania. No i co? I pa, pa. Trzymajcie się. Hej.